Błogosławieństwa dla ojczyzny prosili wierni katedry lwowskiej na uroczystej mszy świętej z okazji Dnia Niepodległości Polski. Wolność jest zadaniem dla każdego z nas, więc każdego dnia zdajemy egzamin z tego, co jest nam zadane. Takie słowo w swojej homilii z okazji Świętej Niepodległości wygłosił biskup emeryt Marian Buczek. Wśród gości, którzy przybyli 11 listopada na mszę świętą do Katedry Lwowskiej, byli przedstawiciele polskich organizacji obwodu lwowskiego, pracownicy Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej wraz z konsulem generalnym pani Elizą Dzwonkiewicz oraz polscy żołnierze. Po mszy świętej w katedrze, na cmentarzu Łyczakowskim w pobliżu grobu nieznanego żołnierza wśród polskich pochówków wojskowych, złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.